Ta pierwsza część liturgii świętego Triduum Paschalnego nazywana jest mszą świętą Wieczerzy Pańskiej. Jesteśmy na wieczerzy, tak jak Jezus ze swoimi uczniami na moment przed aresztowaniem i potem przed swoją męką i śmiercią przeżywał wieczerzę. Nie jakąkolwiek wieczerzę, wieczerzę paschalną. Wieczerza paschalna jest zakodowaną pamięcią Izraela o najbardziej przemieniającej historii nadziei, jaka kiedykolwiek była opowiedziana. O najbardziej przemieniającej historii nadziei, jaka kiedykolwiek była opowiedziana. Nadziei, która ma na imię wolność. Pascha jest opowiadaniem o wolności. O wolności, którą uzyskują najsłabsi. Wyzwoleni z rąk tych, którzy uchodzili za najsilniejszych. Pascha to jest takie właśnie wydarzenie, kiedy słabość okazuje się wielką mocą i kiedy moc, władza okazują się bezsilne. Wielkie orędzie wyzwolenia, wielkie orędzie wolności. Ciekawe, że Pan Bóg zawierzył pamięć o tym wydarzeniu uczcie. Wspominanie tego wydarzenia zawsze dokonywało się podczas uczty paschalnej. Całe to niesłychane orędzie było wpisane w poszczególne dania tej wieczerzy. I przypominanie narastało w człowieku w miarę jak spożywał tę wieczerzę. Oczywiście, że tym daniom wieczerzy paschalnej towarzyszyło opowiadanie, tak zwana Hagada. Było słowo, które objaśniało poszczególne pokarmy. Ale właśnie jakby pamięć była zakodowana nie tyle w tym słowie, co w tych pokarmach. Jakby Pan Bóg miał takie przekonanie, nie wystarczy, że usłyszysz o tym, co się wtedy stało. Potrzebujesz to zjeść, potrzebujesz to poczuć na języku, potrzebujesz to w siebie wchłonąć. To nie może pozostać historią, która jest jedynie na zewnątrz ciebie. Ona się jakoś musi stać częścią ciebie, właśnie dlatego, że spożyjesz ją, wbudujesz ją w siebie. Więc spożywano różne dary, które przypominały niewolę i wyzwolenie. Niewolę i wyzwolenie. Niewolę przypominały na przykład takie dania jak sos o takiej kolorze ceglanym, nazywano go haroszet. Cegła była wspomnieniem strasznej, katorżniczej pracy w Egipcie. Spożywano gorzkie zioła. Gorzkie jak gorzka jest niewola. Mamy tego doświadczenie jeszcze w tym, co nazywamy święconką. Kiedy spożywamy przy śniadaniu wielkanocnym chrzan. Nie? Ale nie bawcie się w takie jakieś słodzone chrzaniki z jajeczkiem, tylko ukrójcie sporą laskę chrzanu takiego jak trzeba. I zjedzcie, i przeżujcie, i poczujcie, co znaczy mieć w sobie gorycz. Nie? Właśnie taką gorycz, jaką masz w sobie, kiedy jesteś niewolnikiem. Ale zaraz po tym
gorzkim, po tych gorzkich ziołach sięgano po wino. I zasada była taka, że każdy musiał być na tej uczcie obsłużony. Nikt sobie sam nie nalewał wina. Każdemu musiało być nalane w poszczególnych momentach tej uczty cztery kielichy wina, które symbolizowały królewską godność każdego. I właśnie dlatego trzeba było każdego obsłużyć, tak jak się obsługuje króla. To wino było symbolem królewskiej wolności, królewskiej godności. Od niewoli do królewskiej wolności. I jeszcze ten niezwykły fragment posiłku, jakim był niekwaszony chleb. Właśnie taki Jezus wziął w dłonie. My się tym chlebem posługujemy do dzisiaj. Niekwaszony chleb. Dlaczego taki ważny, że niekwaszony? Dlatego, że kiedy przyszło wychodzić z Egiptu, okazało się, że nie mają zakwaszonego chleba. Nie są przygotowani. Chleb jeszcze nie ciasto na chleb jeszcze nie urosło w sposób właściwy, nie zostało zakwaszone. Musieli wynieść ze sobą na głowach dzieżę z ciastem jeszcze niezakwaszonym i potem jedli niekwaszony chleb. To tak jakbyście opowiadali całe życie, że pojedziecie na pielgrzymkę do Rzymu, ale jakby przyszło wyjeżdżać, to by się okazało, że nie macie prowiantu. Nie. I to jest historia tamtej nocy. Znaczy, opowiadali, Mojżesz im mówił o wyzwoleniu, słuchali chętnie, ale jak przyszło wyjść, to się okazało, że nie, ale jak, ale nawet chleba na drogę nie mamy. Nie. To jest ten niekwaszony chleb jest takim niesłychanym symbolem nagle otwartych drzwi, przez które musisz wyjść teraz, kiedy są otwarte. W tej chwili Bóg otworzył te drzwi. Za chwilę zostaną zamknięte. Ja nie jestem gotowy. Nikt cię nie pyta, czy jesteś gotowy. Wychodź. I to jest katecheza wpisana w te poszczególne dania. Nie? I musisz ją zasmakować, musisz ją zjeść, musisz ją poczuć w sobie. I dzisiaj cały dzień we mnie pracowało to pytanie, dlaczego Bóg złączył pamięć o najważniejszych wydarzeniach zbawczych, o wyjściu z Egiptu, a potem o krzyżu i śmierci, zmartwychwstaniu swojego Syna. Dlaczego Bóg to złączył z posiłkiem? Dlaczego masz o tym pamiętać jedząc? I jedyna, powiem chyba też najprostsza odpowiedź, jaka mi przyszła do głowy, jest taka, że posiłek zawsze ma taką cechę świeżości. No weźcie te poszczególne dania. Jak długo możecie trzymać chleb do jedzenia? Chleb musisz jeść wtedy, kiedy jest świeży. Jak go odłożysz na jakiś czas, to za chwilę jest czerstwy. Za chwilę jest już skamieniały. Nie dasz rady go jeść. Musi być świeży. Wino, kiedy otworzyłeś, musisz wypić. Po dwóch, trzech dniach już jest skwaszone, skiśnięte jak ocet. Nie, każdy z tych pokarmów musi być świeży, musi być aktualny, musi być jakby na ten moment przygotowany, na tę chwilę. Nie? Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, głównym daniem był baranek. Nie? Nie upieczesz baranka i nie będziesz go jeść po dwóch miesiącach. Ta uczta ma sens wtedy, kiedy jest aktualna, kiedy odnosi się do tu i teraz. I właśnie o to zawsze szło w tej wieczerzy. O to szło także w tym przypominaniu. Nie szło o to, żeby wspominać wydarzenia dawne, tak jakby były dawne. Nie, szło o takie wspominanie, które czyniło te wydarzenia obecnymi. I każdemu z tych, którzy siedzą i spożywają te
poszczególne dania, każdemu z nich stawiają pytanie o niego samego, nie o Mojżesza, nie o tamto pokolenie, które wychodziło z Egiptu, a dzisiaj do nas nawet nie o Piotra i nie o Judasza i nie o całą tę dwunastkę. Będziemy jeść z tego stołu, będziemy jeść niekwaszony chleb, będziemy pić z tego stołu wino, które Jezus zamienia w swoje ciało i w swoją krew, i te pokarmy pytają się mnie o moją wolność i o moje zniewolenie. I pytają się o to w sposób aktualny, w sposób świeży. Nawet jeśli ktoś z nas ma, pewnie każdy z nas ma doświadczenie tego, że nie wiem, rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu Pan go z czegoś wyrwał, Pan go z czegoś wyzwolił. I przeżywałeś to szczęście. Ale ta noc nie jest do wspominania, co było 10 lat temu. I że Bóg zainterweniował w twoim życiu, cię wyrwał, wyprowadził. Ta noc stawia ci świeże pytanie, gdzie dzisiaj jesteś? Gdzie dzisiaj jesteś? Jaka jest dzisiaj ta niewola? Jaka jest dzisiaj ta niewola? I czy dzisiaj jesteś gotów na to, że jak się otworzą drzwi, to wyjdziesz? Nie jestem gotowy. Nieważne, wyjdziesz? Owszem, tym daniom spożywanym na pasze Jezus nadał sens wyjątkowy. Wtedy, kiedy wziął ten chleb niekwaszony i kiedy wziął wino i powiedział, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I kiedy powiedział, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Z ciałem i krwią Jezusa przychodzi do nas jeszcze inny przekaz i trzeba go poczuć w sobie. To nie chodzi tylko o to, że jesteśmy wolni, że jesteśmy wyzwoleni. To chodzi o to, że jesteśmy wyzwoleni za cenę Jego ciała i krwi. Że jesteśmy wyzwoleni za cenę Jego życia i śmierci. Można by powiedzieć jeszcze więcej, że jesteśmy wyzwoleni, bo On wziął na siebie postać niewolnika. I to się kryje w tym wielkim znaku umycia nóg, kiedy Jezus pełni czynność niewolnika na uczcie, na której uczniowie mają przeżyć swoje wyzwolenie. Były takie zakony w historii Kościoła, w których ludzie decydowali się pójść w niewolę za kogoś, kto do niej wcześniej trafił. I wiedząc na przykład, że nie wiem, że to jest ojciec rodziny, że to jest ktoś, kto jest absolutnie potrzebny w domu, nie? Oddawali siebie w niewolę za tamtą osobę. To jest daleka analogia do tego, co my dzisiaj przeżywamy tej nocy. Znaczy, Jezus jest zapłacony jak niewolnik, 30 srebrników go, na tyle go wyceniono. Jezus wypełnia czynność niewolnika, myjąc nogi. Za chwilę umrze na krzyżu jak niewolnik, to znaczy bierze na siebie niewolę, żebym ja został wyzwolony. Ja mam życie, bo On umarł. To nie chodzi o to, że tylko wiemy, jesteśmy wolni, tylko my tej nocy poznajemy cenę swojej wolności. I tak jak mówię, to wszystko trzeba poczuć w sobie, razem z tym pokarmem. Nie chodzi o to, żeby tylko o tym słyszeć. Nie chodzi tylko o to, żeby o tym przeczytać. To jest to orędzie, które trzeba zjeść. Jedzcie na moją pamiątkę, pijcie na moją pamiątkę. I drugi niesłychanie ważny moment właśnie uczty, wieczerzy, to jest to, że
wieczerze spożywa się wspólnie. Że wieczerza jest miejscem doświadczenia miłości. Przeciwieństwem wieczerzy jest to, nie wiem, że każdy porwie swoją bułkę, pójdzie do kąta i ją zje. Nie, wieczerza się tak nie odbywa. Wieczerza, jesteśmy wszyscy razem przy stole. Wszyscy razem spożywamy te dania. One się okazują ważne dla każdego z nas, ale też dla nas jako dla całej wspólnoty. Razem jesteśmy wolni. Razem jesteśmy czasem zniewoleni. Ale wieczerza zadaje nam pytanie o nasze wzajemne do siebie odniesienia. Mówiąc najprościej, wieczerza zadaje nam pytanie o miłość. O miłość. Jesteśmy wolni ku miłości. Prorok Ozeasz dokonuje refleksji nad wyjściem Izraela z Egiptu i wkłada w usta Boga takie słowa: chcę ją przynęcić na pustynię. Chcę ją przynęcić na pustynię. To jest jakby zupełnie inne spojrzenie. To nie jest tak, że wychodzi uciemiężony lud z Egiptu, tylko wychodzi oblubienica, którą Bóg ciągnie do takiego spotkania osobistego, samotnego, sam na sam, na pustyni, w jakiejś niesłychanej zażyłości, bliskości. Nie, wolność jest dla miłości. Wolność jest dla miłości. Na tej ostatniej wieczerzy, która była ogłoszeniem uczniom Jezusa wszystkich wieków, ogłoszeniem: wolni jesteście, przyszła godzina wyzwolenia. Na tej ostatniej wieczerzy Jezus ogłosił swoje przykazanie miłości: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Dlatego w Ewangelii Jezus na ostatniej wieczerzy mówi: to czyńcie na moją pamiątkę, kiedy mówi: bierzcie chleb, bierzcie wino, wypowiadajcie nad nimi słowa przemienienia. To czyńcie na moją pamiątkę. Ale słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii: bierz miednicę, bierz dzban i myj nogi. I czyńcie to na moją pamiątkę. Czyńcie tak, jak wam poleciłem. Bo ten święty obrzęd jest po to, żebyś się nauczył kochać i żebyś doświadczył wyzwolenia, które przychodzi dopiero z miłością. Myślę, że jednym z najbardziej wstrząsających fragmentów Tory są te wszystkie nakazy, których Mojżesz mówi do Izraela, Bóg mówi przez Mojżesza, żebyście czasem nie ulegli nienawiści do Egipcjan. Wyszliście z Egiptu, ale nie pozwól sobie na nienawiść do tych, którzy cię tam ciemiężyli. Nie pozwól sobie. Będziesz nienawidził tego, kto cię niszczył, będziesz nienawidził tego, kto cię wykorzystywał, będziesz nienawidził tego, który cię zabijał, który zabijał twoje dzieci, będziesz nienawidził kogoś, kto był twoim prześladowcą. Nie będziesz wolny. Nie będziesz wolny. Nie ma wyjścia z Egiptu, dokąd nie ma przebaczenia. Możesz wyjść fizycznie z Egiptu i nosić go cały czas w sobie. Możesz wyjść z Egiptu, a w duszy być ciągle jego ofiarą i ciągle się patrzeć w tył. Nigdy nie możesz, nie popatrzysz się do przodu, nie zaczniesz nigdy nic budować. To, co cię tam trzyma, to jest właśnie brak przebaczenia.
To jest ta nienawiść, która nie została przełamana miłością. Takie są znaki tego wieczoru. Mocne pytanie o to, kim każdy z nas jest dzisiaj, teraz. Dzisiaj, teraz. Jestem wolny? Może jednak jestem zniewolony? Może mnie trzyma w więzach właśnie jakiś brak przebaczenia? Może mnie trzyma w więzach jakiś głęboki uraz? Może mnie trzyma w więzach jakieś poczucie krzywdy, które mi nie pozwala podejść do drugiego? Jeśli tak, to trzeba się zmierzyć z tą miednicą i z tym dzbankiem. I dobrze wiecie, że teraz byłby taki moment w liturgii, w którym mógłbym was zaprosić, byście podeszli i każdemu z was, kto by podszedł, umyłbym nogi. Nie możemy tego dzisiaj zrobić. Ale możemy to zrobić w duchu. Ale możemy to zrobić w duchu. Możemy w duchu najpierw zobaczyć Jezusa, który uczy mnie kochać właśnie w ten sposób, że się redukuje do niewolnika, żebym ja doświadczył wolności. Więc klęka przede mną z miednicą. Zobaczcie go i nie stawiajcie mu oporu. A kiedy to przeżyjecie, to jestem pewien, absolutnie pewien, że to wam każe zobaczyć osoby, do których potrzebujecie podejść z tą miednicą i z tym dzbanem. I potrzebujecie przed nimi klęknąć i umyć im nogi. To czyńcie. Dałem wam przykład, byście to czynili na moją pamiątkę. Nie pozwólmy sobie na tkwienie w niewoli. Nie? Jest gest, jest postawa duchowa, bo nie możemy wykonać jej fizycznie, ale jest postawa duchowa, która wyzwala. To jest właśnie to, że możesz w pokorze podejść do kogoś i w poczuciu absolutnej powinności i w przekonaniu głębokim, nie, w duchu przed nim klęknąć i umyć mu nogi. Dlatego bardzo bym prosił teraz panów, którzy obsługują kamery, żeby zrobili to samo, co w tamtym roku, zrobili to przepięknie. Skupcie kamery na tej miednicy i na tym dzbanie i możliwie trzymajcie ten obraz. Damy sobie dwie minuty. Dwie minuty w telewizji to jest w ogóle bardzo długo, nie? Ale myślę, że tyle wszyscy też widzowie wytrzymają. A realizatorzy transmisji też wytrzymają. Dwie minuty kamery na miednicy i dzbanie, żebyśmy mogli, tak jak czasem przyjmujemy duchową komunię, to żebyśmy mogli przeżyć duchowe mandatum, bo tak się ten obrzęd nazywa, umywanie nóg, nie? Duchowe mandatum. Jeśli potrzebuję, na pewno potrzebuję go przeżyć w ten sposób, że przyjąć posługę Jezusa wobec mnie. Na pewno potrzebuję, żeby mi Jezus umył nogi. Bardzo tego potrzebuje każdy z nas. Ale kiedy się to stanie, nie,
to pójdźmy za tą rozbudzoną wtedy potrzebą, żeby w duchu podejść do tych ludzi, nie, co do których trzyma mnie jakiejś niewoli, nie, krzywda, emocja, nienawiść, brak przebaczenia. Nie. Przeżyjmy to rzeczywiście jako moment wyzwolenia tej nocy. Nie, wyzwolenia tej nocy. Bardzo Was do tego zapraszam.